naszła, bo skoro ostatnio wam naświetliłem kilka pał internetowych, to tak mi przychodzi myśl, że fajnie by było naświetlić też tą pałę Rafoniksa. To jest bita pała dopiero, nie? Naprawdę go chłopaka lubiłem, w chuj go lubiłem i chciałem mu ostatnio pomóc, bo sam się do mnie odezwał, że w fejmie go w chuja robią, podpisali go na 3 walki, blokują go, nie chcą go nigdzie wypuścić, on ma, dziecko mu się urodziło, żeby potrzebował walki. To ja się zaangażowałem z całym zespołem, wiesz, tam analizujemy, kogo mu można dać. No mniejsza z tym, no kamerzystę mu zaproponowaliśmy, to tam kręcił nosem, raczej nie chciał, ale kit, no byśmy mu i tak znaleźli rywala. I ogólnie napisał do mnie, żeby to nigdzie nie wyszło, ta rozmowa nasza. A ta bita pała wysyła Pasternakowi, kurwa, nasze prywatne screeny, nie? To jest, kurwa, bita pała. Siema. Kasiusz, pokaż mi chociaż jednego screena, gdzie prosiłem cię o walkę. Opowiedziałem ci swoją historię, co się wydarzyło w fejmie. Bądź co bądź, dogadaliśmy się. I ty miałeś orientacyjnie, sam zaproponowałeś, że orientacyjnie poruszysz mój temat w Prime. Poruszyłeś go. Ja ci opowiedziałem, jaka jest sytuacja w fejmie. Ty to mówisz, prawników mamy dla ciebie. Kurwa, dawaj do nas, coś tam, zawalczysz z kamerzystą, boks, małe rękawice. Nagle mówisz, kamerzysta się ciebie boi, nie chce się z tobą bić, a na swoim story mówisz, że ja się bałem kamerzysty. Coś tam nakręcałeś makaron na uszy, chłopie, byłem w sklepie, zakupy robiłem, dzwoni mi telefon, kurwa, 20 nieodebranych od ciebie, what the fuck, gościu. Dowiedziałeś się, że mi się walka wyjebała w fejmie, co prawda już tam się dogadaliśmy, ale nieważne. To, żeś mi, kurwa, spamił na telefon, nie... No i miałeś tylko orientacyjnie się dowiedzieć, bo opowiedziałem ci swoją historię, zaproponowałeś, zapytałeś, ile ważę. Mówisz 77, z chudbem z 85, coś tam. I ty od razu, o, z kamerzystą, boks, małe rękawice, walka. Ja się zgodziłem oczywiście, ale miało być to, nasza rozmowa była w fazie takiej beta, gdzie miałeś orientacyjnie, zapytałeś się mnie, ile chcę za walkę, ja powiedziałem 400, ty poruszyłeś temat, powiedziałeś, że nie, że 200. 200 se możesz, gościu, wsadzić w tyłek, ale nieważne. I ten, nie mogłeś się do mnie dodzwonić, to dzwoniłeś mi po trenerach, bo nie odbierałem, miałem cię w piździe już, kurwa, to dzwoniłeś mi po trenerach, ty. Taki nachalny jesteś, tak ci zależało. No, rolkę wstecz macie SMS-a, którego wysłał mi Kasiusz. I w ogóle cała spina wzięła się z tego, że Kasiusz nagrał na mnie story, że ja hajsu nie mam, że się pucowałem o walkę. Nie, to on jak się dowiedział, że w fejmie się troszkę nie dogadujemy, to zaoferował mi walkę i dzwonił mi, napastował mnie, pisał mi po trenerach, bo nie mógł się do mnie dodzwonić, to do trenerom gitarę zawracał, żeby tylko mnie sprowadzić do tej swojej patologicznej gali. Wstyd by tam było w ogóle wystąpić, bo dramat. Za jakieś większe pieniądze, owszem, te, o których rozmawiałem wcześniej, to spoko, to jeszcze bym to, kurwa, przetrawił. Ale takie gadanie, że ja się kogoś prosiłem, że ja pieniędzy nie mam, co to w ogóle za kłamstwa, kurwa. Nigdy nie napisałem, że nie mam siana. Że daj mi walkę, bo ja nie mam pieniędzy, kurwa, bo jestem biedny, ty daj mi, kurwa, walkę. No, także Kas już nieźle mi gitarę zawracał i gada teraz, zwala na mnie, że to ja zawracałem gitarę. A pokazałem screena, nie z rozmowy, tylko screena z SMS-a, jak już cię olewałem, bo zadzwonił do mnie Rafał i powiedział, że wy mówicie, Prime mówi, że ja proszę się o walkę. Zadzwoni, Fame mi mówi, Fame do mnie dzwoni, że ja się proszę o walkę w Prime. To co to, kurwa, ma być? To ja wysłałem tego screena, którego widzowie tu widzą na story, że to ty piszesz do mnie, cześć, nie mogę się do ciebie dodzwonić, nie odbierasz, nie odzwaniasz, napisałem do twojego, rozmawiałem z twoimi trenerami, widzisz, kurwa, olewam cię, rozmawiasz z trenerami, a pierdolisz dla Fame'u, że ja, kurwa, proszę o walkę w Prime. No ja coś tu się, kurwa, coś tu się nie łączy, coś tu nie pasuje. No ale, no nie dziwne, gala w sobotę, masz galę w sobotę, to kurwa kręcisz ze mną dymy na story, żeby ludzie pay-per-view troszkę więcej kupili, no.
bo nie mogłeś mnie podobrać i sprowadzić na swoją galę, no to próbujesz siłą, frajerskimi numerami dymy wykręcić, jeszcze jakieś pomówienia farmazony i przekręcasz wszystko. Kurwa, ty jesteś cwaniak, to wrzucaj całą rozmowę od początku do końca z Messengera, łącznie z głosówkami, które wysyłałeś. Jakieś działy prawne, pomożemy ci, kurwa, tam uwolnisz się od fejmu, weź chłopie, leć się na głowę. Dobra, to ostatnie, w ogóle nie będę gadał z jakimś klaunem, Kasiuszem, co gada na storkach, że mnie lubi, że w chuj mnie lubi, a kręci mi jakieś frajerskie afery, ty. Goń się, gościu. A jeszcze mi się przypomniało, że tam było, dzwoni do mnie Kasiusz, mówi, no normalnie też ci damy kontrakt na 3 walki, zrobimy z ciebie gwiazdę, będziemy dawać ci łatwych przeciwników, tutaj rozjebiesz teraz tego kamerzystę. Ja mówię, a co kamerzysta, coś tam mówi Kasiusz, że kamerzysta ma kontuzję, to walka by była w boksie. Coś mówi, że ma tego kamerzystę w piździe, że ze mnie zrobią gwiazdę w prime, że mi dadzą łatwych przeciwników. I czemu teraz mówię to, co on mi gadał, bo no... Chcę przedstawić, że używał już, no nakręcał już takie rzeczy. Wszystko gadał, żeby mnie tylko przekonać, żebym tam przyszedł do tego prime'u. No kurwa, na chuju by się zakręcił, żebym tam przyszedł do nich. No nieźle, nieźle tutaj mnie próbował zaczarować. Na wszelkie sposoby. A wystarczy, żeby kurwa powiedział, dajemy ci 400 koła, tak jak chciałeś, jesteś kurwa królem. I byłoby spoko.